Cześć, witajcie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy czwartą paczkę, która już do mnie dotarła. Paczka jest o tematyce Summoners. Co może być w środku? Na pewno Pokémony, to jest klasyka. Co mi się kojarzy jeszcze z Summonersami? No, Digimony mi się kojarzą. Kojarzy mi się Invisinimals, jakieś te takie stworki nowe, takie karty, co teraz dzieciaki się tym wymieniają. Co jeszcze z Summonersami? No powiem szczerze, tej Yo-Kai Watch teraz wychodzi w telewizji, tam chyba na Disney Channel, czy na Cartoon Network. No i nic więcej mi się kojarzy, nie wiem, no czy pod to można podciągnąć inne anime, czy jakieś inne filmy, seriale, gry. Sprawdzimy to. Być może coś jest, o czym nie mam pojęcia, co może być w środku, a co nie jest, co jest w tematyce Summonersów. Także Pixel Box 4 jest o tematyce przywoływania stworków, czegokolwiek. Także myślę, że pierwsze co zobaczymy to będą Pokémony. Tak chyba będzie. Bo na pewno pierwsze co będzie, to koszulka pewnie, jak to w każdym Pixel Boxie. No jak w każdym Pixel Boxie mamy bibułkę, którą rozwalę. Klasycznie. Zrobię to oczywiście nie starannie. Ale to już taka moja tradycja na tym kanale. Dobra, jedziemy. Może będę wyjmował tak po kroku. Nie będziemy patrzeć co w środku. O kurde, koszulka. Tak jak mówiłem, koszulka. No i pierwsze co to Pokémony. No i pierwsze co to jest największe, że tak powiem, prezydent Pokémonów, czyli Pikachu. No jak inaczej mogłoby być. Koszulka jest z jego podobizną. I chyba na niej jest napisane Pika. Tak, na niej jest napisane Pika. Jest Pikachu w całej okazałości. Pokażę może jak ta koszulka wygląda tak. Mam nadzieję, że ostrość mi łapie. O. Koszulka rozmiaru S. Oczywiście oryginalna, bardzo ładnie wykonana w sumie. Już widzę nawet ten nadruk jest fajny, taki kolorowy, tłusty i ma, że tak powiem, tutaj... To nie jest prasowanka, prawda, tylko widać nawet, że uszy Pikachu są z gumy zrobione. Także jest naprawdę super wykonanie. I wszystko co czarne tutaj to jest zrobione z gumy właśnie, tak wybija się, to takie czuć to, prawda, że jest to koszulka, która została robiona przez więcej niż jedno urządzenie. Fajna koszulka, naprawdę fajna, ale czy ja w nią mniej będę chodził, ciężko powiedzieć. Być może wykorzystam do czegoś innego. Lecimy dalej. Kula, jakaś kontrkowa. To nie jest kauczuk, to jest kula, po prostu szklana. I powiem szczerze, że pierwsze co mi się kojarzy z tą kulą to Dragon Ball. I nie wiem czy to jest Dragon Ball, ponieważ Dragon Ball akurat bardzo, bardzo rzadko oglądałem. Dlatego, że w dzieciństwie RTL 7 no, nie posiadałem. A teraz tak trochę szkoda mi tego tasiemca oglądać. No jest większa kula, nie wiem w sumie co ona ma za zadanie. Ma leżeć na biurku, ma, nie wiem, przepowiadać przyszłość. A może generalnie, jakbym się dobrze przepatrzył, to ona coś przez nią widać. Ciężko teraz powiedzieć. Jedyne co fajne to jest efekt taki, że jeżeli... teraz na kamerze tego na pewno nie będzie widać. Widać w dwóch perspektywach widać gwiazdkę, a w takiej perspektywie przełamania tutaj widać, że z jednej i z drugiej strony jest ta kula jakoś tak dziwnie spuntowana. Nie wiem jak to wam pokazać, chyba nie da się tego pokazać, musielibyście zobaczyć na żywo. No, nie wiem co o tym myśleć. Jest kula i fajnie, ale... Dlaczego to ma się przydać? Ciężko powiedzieć. I z czego jest chyba z Dragon Ball? A zaraz się przekonamy z czego dokładnie jest, bo będę miał karteczkę. I znowu skarpetki. Skarpetki już miałem. Tym razem skarpetki w Pokébole. I znowu Pikachu. Jezus, nie może być jakiś Charmander czy ktokolwiek innego, tylko zawsze Pikachu w tle. I to, że miał coś tego Pokémona, ale no... Kurde, no mogłoby być też inne Pokémon maskotką Pokémonów. Skarpetki są... Chyba dla mężczyzn, ale też dla kobiet wychodzą. Wychodzi na to Made in China, no. Klasycznie, fajnie, że... I znowu ta firma BioWorld, chyba ta sama firma miała koszulkę. Tak, jedna firma, która jest chyba, mam nadzieję, oficjalnym dystrybutorem Pokémonów, a nie jakimś tam tylko pobocznym. Bo ponoć w Pixel Boxie są same oryginalne rzeczy. No nie będę zakładał, przymierzał przy was skarpetek. Także lecimy dalej. Dragon Ball. Aha, czyli Dragon Ball też może być podciągnięty pod Summonersów. Okej, okay, no jeżeli tak, to okej, okay. Ale nie, tam były bardziej walki typowo, że tak powiem, wojownik kontra wojownik. Nikt tam nikogo nie przywoływał chyba, jedynie co to tam swoje supermoce, znaczy się swoje tam kolejne super sajony uzupełniali. Dobra, ja to otworzę jakoś, kurczę, nie jestem przygotowany. Więc otworzę jakimś tam modułem Wi-Fi. Tak, profesjonalny unboxing tylko na moim kanale. To jeszcze tak starannie wykonywane, kurde. Najgorsze jest to, że ja być może będę chciał to wykorzystać do konkursu, a tak troszeczkę niestarannie to otwieram. No cóż, będzie musiał ktoś przeboleć to, że pudełko będzie takie pociachrane trochę.
szkoda, że to pudełko trochę naruszyłem. No ale cóż, przynajmniej jest dowód na to, że sprawdzony produkt. O, jaki mały! Jaki mały, i to jest kto? To jest... kurde, nie przygotowałem się, w sumie nie wiedziałem, co będzie w środku. Całe pudełko jest po japońsku, więc nie wiem naprawdę, co to za postać. Mi się wydaje, że to jest Vegeta, Son Goku. Szczerze powiedziawszy, wiem, że teraz będziecie po mnie jechać, że nie znam się na Dragon Ballu, ale sorry, wybaczcie. Nie będę otwierał tego. To jest figurka, która ma podstawkę. Ona będzie fajnie wyglądała na biurku, na pewno. Jest dosyć ładnie wykonana. Już przez folię to widzę. Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Jakkolwiek. No i... wykonanie nie przypomina tych straganowych figurek, które są za 50 zł, tylko faktycznie figurka, która może kosztować cholera wie ile. Być może są tu jeny pokazane, ale raczej nie. Zresztą nie doczytam się nawet. O tyle fajnie, że jest to produkt prosto z Japonii, prawda? Nie tam z Europy, czy tam z Afryki. Dobra. Jak na razie jest średnio, powiem szczerze. To co się stało? To były jakieś tylko pierdoły. A tymi pierdołami są dobre, bo tworzę to całkowicie. Tymi pierdołami są, no to wiadomo, zaraz chwilę będziemy... Aha, Pixel Box to jest zawsze, że jest konkurs, konkurs jest ten sam pewnie cały czas. Dalej mamy jeszcze naklejkę. No to jest chyba ten indywidualny od Pixel Boxa zawsze jakiś gadżet. To w tym przypadku jest to naklejka. Najzwyklejsza w świecie naklejka. Pixel Box wrzesień 2016 i Pokeball, który jest niebiesko-biały. No bo kolory Pixel Boxa są niebieskie. A nie, sorry, jest przypinka. O, no to już lepiej. To jest chyba jedyna na razie rzecz, która mnie naprawdę bardzo cieszy. Tego. I to będzie na pewno przypinka, która będzie przypięta do mojej torby. No i to wszystko? Nie, coś jest. Jest coś. Na samym dnie jeszcze. O kurde, co to jest? Iluzjoniści. Pierwsze starcie. Czy to jest jakaś... Nie, to nie może być karcianka, bo jest za mało. No i znowu jestem nieprzygotowany, a to jest zalakowane dosyć mocno. No ale trudno, trzeba rozpieczętować. Nie jest tragedia. Być może to też będzie w ramach konkursu, więc nie będę się aż tak bardzo szarpał z tym. Co to jest? Co to jest? Wybaczcie, muszę swoją stronę to obrócić i zobaczyć. To jest chyba jakiś... Tak, to jest jakiś pokaz. Zaproszenie na pokaz iluzjonistów. O kurde. Zaproszenie. Show dnia, o godzinie, miejsce, ale... Dlaczego w sumie nie jest to uzupełnione? Ja nie wiem, kiedy to jest, o której godzinie, w jakim miejscu. Pewnie to będzie na drugiej kartce. Mam sobie sam uzupełnić? No to przeczytamy. Witaj, czytasz ten list, ponieważ należy do ekskluzywnego grona subskrybentów Pixelbox. Tym samym jako jedna z niewielu osób w Polsce już teraz trzymasz w ręku zaproszenie na wyjątkowe show iluzjoniści pierwsze starcie. To nie wszystko, chcemy premiować także twoich najbliższych, więc dajemy im coś ekstra. Nasz magiczny kod. Magiczny kod to specjalne hasło, które gwarantuje 10% rabatu przy zakupie dowolnego biletu na to wydarzenie. Nasze magiczne hasło to Pixelbox. Pamiętaj, że magia będzie działać tylko do 29 października, czyli do dnia premiery. Jak uzyskać rabat? Wejdź na stronę iluzjoniści.com, kliknij w zakładkę lub przycisku bilet, wybierz miejsce wydarzenia i w okienku rabatowym wpisz hasło Pixelbox. Dostaniesz 10%. Dobra, dalej niż tam wiadomo, o co chodzi. A teraz jak zrealizować zaproszenie? Wejdź na stronę iluzjoniści.com i w zakładce kup bilet wyszukaj dogodny termin. Na 15 minut przed spektaklem zgłoś się z zaproszeniem do kasy w celu ustalenia miejsca na widowni. Gdzie to jest odbywane? Gdzie to się odbywa? Aha, miejsce, czyli w kilku miejscach pewnie się... Mam nadzieję, że być może w Kielcach, ale zaproszenie jest jednoosobowe. Trochę tak ten, smutno. Z drugiej strony współpraca jest w Warsaw Public Relations, więc chyba w Warszawie pewnie będą tylko te pokazy. Cóż, jako prezent na konkurs czy coś, to jest idealne. Ale tak, żebym ja wykorzystał, to trochę ciężko, bo jednak do Warszawy kawałek jest, a też nie zawsze jest czas na to. Ciekawe, ale czy takie coś pasuje do Pixelboxa? Czy w ogóle coś takiego pasuje do tych paczek takich, które są w ogóle w internecie? Ciężko powiedzieć, chyba wszystko. Aha, jest jeszcze ten, co będzie? No tak, no to sprawdźmy, co będzie i co było. Czy się wszystko zgadza? Czy miałem szczęście, bo to czasami są losowe rzeczy. Jako pierwsze jest piorunujący portret Pikachu, czyli licencjonowana koszulka z gry Pokémon z Pikachu. Aha, czyli koszulka w tym przypadku jest tylko jedna, nie ma kilku, tak jak było na przykład w przypadku ostatniego Conquera, gdzie było Warcrafta, Warcrafta było chyba trzy różne rodzaje koszulek. Tutaj mamy tylko jednego chyba Pikachu z tego, co tutaj wyczytuję. Chyba, że Pikachu jest w trzech różnych
poza pokazany na każdej koszulce inaczej. Drugie, Pokeball na twoje stopy, czyli cenzurowane skarpetki z gry Pokémon przedstawiające Pokeball. Zgadza się. Twój poszukiwacz smoczych kul, czyli cenzurowana figurka z serii animowanej Dragon Ball. Różne postacie. No dobra, no to w tym przypadku właśnie trochę zlamiłem. Czy to jest Son Goku, czy to jest Vegeta, czy to jest ktoś tam inny? Co to jest? Nie, Son Goku jest tutaj, no to jest chyba Vegeta. Nie, tak, to jest chyba Vegeta, tak mi się wydaje. Tu był Piccolo, pamiętam. I tych to już nie bardzo kojarzy. No i w tym momencie urypło się, jak bardzo znam Dragon Balla. Dobra, czwarte, podarunek od Shenlong, czyli licencjonowana smocza kula. No, czyli to jest właśnie chyba też z Dragon Ball. No kurde, no ta smocza kula to jest największa kontrowersja tego. No, bo cholera, żeby to chociaż był kauczuk, bym sobie odbijał w domu i bym się cieszył, bo ja lubię kauczuki, ale to jest smocza kula szklana. Albo no, przetestuję i zrzucę z nią z czwartego piętra i zobaczymy, czy przeżyje. Jeżeli przeżyje, to wtedy faktycznie będzie fajny gadżet. Dobra, odznaka trenera Pokémon, czyli ta przypinka, i to jest wszystko. I powiem szczerze, jestem trochę rozczarowany tym Pixelboxem i od razu dobra dla was wiadomość. Oprócz skarpetek wszystko w tym Pixelboxie pójdzie na konkurs, który już niebawem wam zorganizuję. Do wygrania będzie figurka Vegety chyba. Koszulka z Pikachu, taka. I smocza kula, którą można zrzucić z czwartego piętra. Znaczy sprawdzę to, albo nie będę sprawdzał. Ktoś sprawdzi, kto wygra. Przypinkę sobie tylko zostawiam, tą tutaj przypinkę sobie zostawiam. To jest... No i pokażę te skarpetki jeszcze tak w woliku przypomnienia. Ale skarpetki już znalazły swojego właściciela. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się gorąco, cześć, czekajcie na konkurs, który będzie fajny. Będzie konkurs naprawdę zabawny, więc czekajcie na niego już niebawem na kanale. Cześć!